Fajne było, prawda? Intra mają to do siebie, że ich zadaniem jest wpaść w ucho albo zachęcić widzów do zostania na dłużej przy danej produkcji. Nie tak dawno w materiale o animacjach wspominałem o tym, że openingi zazwyczaj wyglądają lepiej niż samo show, bo ich zadaniem jest właśnie to, obiecać niemożliwą jakość, pokazać jakie wszystko będzie cool. To ważne słowo i pojawi się dzisiaj wiele razy i właśnie to dało mi do myślenia. Jakie są najlepsze i najgorsze intra do kreskówek? Dlaczego kojarzy ich aż tyle i czy ktoś chciałby w ogóle to oglądać? No i wygląda na to, że chce, skoro właśnie to słyszysz. Ruszajmy z najlepszymi intrami do kreskówek kiedykolwiek, ale moim zdaniem. Co sprawia, że intro jest dobre? Pomyślałem, że w ramach tego materiału trzeba przygotować idealną formułę do stworzenia takiej perełki. Po pierwsze, zmysł wzroku. Jako że kreskówki są często dla hiperaktywnych dzieciaków, całość musi zawierać akcję. Nawet nie szalone cięcia i non-stop błyskające światła, a coś charakterystycznego musi się dziać. Coś, co zdradza choć trochę, o czym dana animacja będzie. Następny krok, zmysł słuchu. Kiedyś słyszałem, że najlepsze jako wstępy do sitcomów są utwory, które da się po prostu zaśpiewać. I tutaj pewnie jest sporo racji, również przy programach animowanych. Melodia wpadająca w ucho, chwytliwy tekst albo melodia, która będzie ci chodziła po głowie aż do końca dnia. No i ostatnie. Zmysł dotyku. Wiem jak to brzmi. Od pewnego czasu większość kreskówek powstawała, by promować zabawki. Tak, nie odwrotnie. Potrzebujemy zatem czegoś, co dzieciaki chcą. Czegoś, co wydaje się bardziej cool niż Action Man albo jakiegoś znanego bohatera. No i a propos Action Mana, wiecie, że był tam polski akcent? Dobra, wszystko zanotowane? To lecimy z moim rankingiem w losowej kolejności. Muszku, co będziemy robić dziś w nocy? Pinky i Mózg. Tej kreskówki nie trzeba przedstawiać. Już mówiłem o cudownym palcu Stevena Spielberga, więc nie będę się rozwodził jakoś ogromnie. Mamy nakreślenie miejsca akcji. Bohaterowie wchodzą w dialog na początku, prezentując doskonale kim są i jakie są ich charaktery. Resztę dopowiadają chórki w genialnie prostej i chwytliwej piosence, której towarzyszą zabawne scenki. Krótkie, zapadające w pamięć i dające dobry przykład, co tam się w ogóle będzie działo. Do Pinki jest i mózg, do Pinki jest i mózg. Wkrycie, wkrycie. Brygada RR. Tutaj z kolei widać rękę Disneya i budżet całości. Animacja na bardzo wysokim poziomie i tak napakowana akcją, że ciężko nadążyć, co tam się właściwie dzieje na ekranie. Największym atutem tej pozycji jest natomiast piosenka, która stawia na dość zróżnicowane tony. Zaczyna się jak nuarowa przyśpiewka, by szybko przejść w energiczną przyśpiewkę o ekipie ratunkowej. Nie mamy tutaj wyraźnego przedstawienia bohaterów jak w poprzednim przykładzie, ale robi to design postaci. Pani mechanik, bo ubrana w taki strój. Taki duży wuja specjalista od wszystkiego, śmieszny koleś w koszuli i mini Indiana Jones. To też dobra lekcja z projektowania postaci. Ich wygląd ma opowiadać pewną historię. W każdym razie nucę ten kawałek po dziś dzień jak głupi. Zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle. Phineas i Ferb. Dość nowa kreskówka znana z Disney XD. Urzeka od początku absurdalnością tego, co właściwie widzimy na ekranie i słyszymy notabene. Nie tylko postacie rzucają od czasu do czasu zdaniami, rysując nam swoje role w serialu, ale przede wszystkim całość idealnie wpisuje się w powiedzonko o śpiewaniu razem ze wstępem. Świetna melodia, tekst łatwy do zapamiętania i mocno wspierany przez ujęcia w tle. Jest cool, bo przecież lekko rockowo, a ich chłopaki robią cool rzeczy, a do tego nie ma co ukrywać. Sama kreskówka jest świetna i nie odstaje stylem animacji od intra. Mamo! Phineas i Ferb znowu hałasują!
thundering across the stars to save the universe from the monster minds. Jace and the Wild Warriors. I tutaj przechodzimy w nieco mniej znane kreskówki. Z jednej strony Jace i Gwiezdni Wojownicy byli w 2007 emitowani na Kidsko, nie kojarzę, ale sam znam te produkcje jeszcze z VHS-ów. I tutaj jest wszystko. Najpierw lektor streszcza nam całą fabułę, przedstawiając, czym są tytułowi Gwiezdni Wojownicy i z kim będą walczyć. Nie mamy co prawda epileptycznego montażu, ale właśnie dzięki temu doskonale widzimy całą akcję. I personalnie uważam, że to jeden z najbardziej mocarnych utworów kiedykolwiek. Zwyczajnie połączenie, nie wiem, Bon Jovi'ego, dziwnych rytmicznych chórków sprawia, że mogę iść walczyć z każdym przeciwnikiem. No, złoto. Batman The Animated Series i Batman Przyszłości. No kto by się spodziewał, nie? Mrok Gotham od pierwszych sekund na pięknych malowanych tłach. Wszystko przygotowane na czarnych kartkach, by zachować atmosferę. Prosta, acz treściwa scenka napadu na bank i wchodzi on. Batman jako legenda miejska. Robi to, czego policja nie może, patrolując miasto. Do tego instrumenty podkreślają orkiestrowo to, co się dzieje, i zastępują onomatopeje, czy jakieś tam dodatkowe dźwięki. Mistrzostwo przedstawienia tego, co za chwilę obejrzymy. A z drugiej strony mamy Batmana przyszłości, wpisującego się w stylistykę cyberpunkową. To wciąż mrok i odwołanie się do estetyki lat 2000, pełnej numetalu, ale i kilka scenek, matrixowe przejścia między ujęciami i chyba hasztagi na ekranie, robią robotę po dziś dzień. Oczywiście sama animacja tak nie wygląda, ale trzeba przyznać, że prezentuje nowego Gacka w świetnym świetle. I obie wersje kocham. I przepraszam, ale muszę. Oglądając Yattamana, nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak anime. Była to dla mnie kreskówka, która po przemaglowaniu przez polską szkołę, to jest włoska licencja i włoski dubbing, a potem jakoś polski lektor. I przez to stała się dla mnie swojska. Głupawa pioseneczka powtarzająca w kółko nazwę bohatera. Dziwaczny psi robot i oczywiście rozbierana przeciwniczka. I PS, gdyby kolega pytał, tak, dzieje się to co odcinek. Całość jest cholernie dziwna, ale kocham choćby za tłumaczenie piosenki. Na przykład, i znów zaczyna się elektroniczna wojna, czy najlepsze... Bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej. Drugim przykładem z tej ery i jedną z moich ukochanych bajek? No właśnie nie. Rysunki z ostrymi konturami, zapaśnik w masce tygrysa. Wszystko wygląda jak szkice koncepcyjne, a to oplecione taką dawką brutalności, jakiej nikt się nie spodziewał. I teraz wszystko, co wymieniłem, obrzucamy najwspanialszym utworem świata, który klimatem w ogóle się nie zgrywa. Po dziś dzień żałuję, że nie kupiłem kasety z tym, będąc we Włoszech. A no i z tego miejsca pozdrawiam ludzi z fanowskiej strony z okolicy 2007 roku. To były złote czasy dla Tygrysiej Maski. Ta pozycja jest po prostu obowiązkowa. Marvel przeszedł samego siebie, przygotowując coś, co po obejrzeniu sprawi, że będziesz szukał numeru do profesora Charlesa Xaviera, bo chcesz być częścią tej ekipy. Tylko nie możesz, bo nie jesteś tak fajny jak oni. Każda postać dostaje swoje kilka sekund, by zaprezentować i charakter, i moce, i nawet swoją ksywkę. Walczą z robotami, bo nie można robić krzywdy ludziom, i mają fajowych przeciwników. No i ponownie, tak dobra muzyka, że szkoda słów. Kultowy motyw muzyczny przyćmił nawet prototyp, który też jest fajny. Ogólnie Marvel miał rękę do kreskówek, fundując nam doskonałego Iron Mana, świetnego Człowieka Pająka, czy w polskiej wersji najgłupszą piosenkę dla Fantastycznej Czwórki ever. Za czwórkę postaw dziś, nie sprostaje nikt. Beetlejuice. Miało tu pojawić się Faceci w czerni, ale o Marvelu już właśnie mówiłem. Tym razem mamy doskonały przykład wzięcia czegoś, co już popularne się stało za sprawą filmu Tima Burtona. X-Men było na podstawie komiksów, a Batman, mimo że figurki miał i sam je zbierałem,
jest, gdyby ktoś miał niepotrzebne, to chętnie przyjmę. To był dziełem sztuki. Beetlejuice doskonale inkorporował tę magię filmowej wersji swoją dziwnością, przerysowanymi postaciami i nie potrzebował chwytliwej melodii do nucenia po seansie. Wystarczyło być wiernym stylistyce pierwowzoru, ale z drugiej strony to po prostu zatrudnili Elfmana, więc ciężko, żeby tak nie było. Burton czuwał nad produkcją w mniejszym czy większym stopniu i udało się, a intro pozostaje po dziś dzień czymś, co sprawia, że odwracam głowę w stronę monitora rzecz jasna i chcę obejrzeć wszystkie 4 sezony od nowa. A dla ścisłości, faceci w czerni też mają świetne intro. Co prawda w latach 80. byłem raczej w planach niż przed telewizorem, ale spokojnie. Rodzice z wypożyczalnią i wszystko załatwione. Mały Mateusz widzący logo Autobotów i Decepticonów zbliżające się na tle jakiegoś dziwnego cyfrowego świata. Wystarczy. Do tego samochody i samoloty przemieniające się w superowe roboty. Strzały, wybuchy i walki robokolesi. W tle powtarzane Transformers, co by dzieciak nie zapomniał, jakie zabawki kupować. No właśnie. Bo to wielkie uniwersum wyrosło przecież z gigantycznej reklamy Hasbro, które zmieniło nazwę japońskiego Car Robots na Transformers właśnie. Świat oszalał i kompletnie się nie dziwię. Po takim wstępie do kreskówki nieważne, co by się działo. Fajnie było już na samiusieńkim początku, bo wszystkie elementy się zgadzały. No i nie ma co się dziwić, że Spielberg z Bayem zrobili później filmy z aktorami. Transformers! Kocham Scooby-Doo w każdej wersji. Czy to jak jest szczeniakiem, czy to jak poluje na duchy dla kreskówkowej wersji Vincenta Price'a. Złoto. Do tego oglądając anglojęzyczny Cartoon Network, był to pierwszy kawałek w pełni nie po polsku, który znałem na pamięć. Dostajemy piosenkę, która dokładnie tłumaczy, o co chodzi z tym gadającym psiakiem i to w aranżacji przypominającej The Beatles albo w Polsce czerwone gitary czy tam trubadurów. Poza tym dla małego i dużego fana horrorów przegląd dziwaczny maszkar, z którymi przyjdzie ekipie z wehikułu tajemnic się borykać, sprawiał, że zawsze pokazywałem swoim paluchem w telewizor, krzycząc, że chcę ten odcinek, bo gość wygląda strasznie. I Hanna-Barbera to jest jednak coś. Do nas, Scooby-Doo, pędź co tchu. No i tutaj kończymy. Tak jak mówiłem od początku, to po prostu mój subiektywny ranking bez wyraźnie zaznaczonych miejsc. Jest cała masa nostalgicznych tytułów jak Sylwan, którego w polskiej wersji bałem się od pierwszych nutek. Sylwan, Sylwan, dzień druh. Jest Spartacus, który brzmi jakby George Michael chciał mnie zabrać na podróż życia z narkotykami. Są też Żółwie Ninja, które choć kocham, nie zmieściły się. Tak samo zresztą jak ukochane Masks. No i cholera, 10 miejsc to zdecydowanie za mało. Proszę, dawajcie znać o waszych propozycjach, bo aż mnie kusi, żeby już robić kolejne części tego materiału. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.